Artur Okicki z Taliasie, futbolowo.pl. Z nami jest trener zwycięskiej drużyny, pan Sylwester Buczyński. Witam serdecznie Państwa. Panie trenerze, gratuluję 10. zwycięstwa w lidze, ale również zwycięstwa na trudnym terenie. Powiem, Stal Jasień ostatni raz 3 punkty przywiozła z Tuplic w październiku 2005 roku, więc ponad 15 lat temu. No to tak jak powiedział, lat to szmat. Mi bardzo miło, że jestem autorem tych 3 punktów po 15 latach. Natomiast trzeba powiedzieć, że teren bardzo trudny, gospodarze postawili się nam od początku mocno fizycznie, mieli kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki, natomiast troszeczkę daliśmy się tak sprowokować nerwowo i zamiast grać spokojnie w piłkę, to gdzieś tam patrzyliśmy przez inny pryzmat. Sytuacja się uspokoiła z biegiem czasu, kiedy gospodarze już stracili ten impet takiej walki. To my tą sytuację na boisku opanowaliśmy. 5-0 to taki wynik chyba, który pokazuje, jaka jest wyższość Stali Jasienia. No właśnie, o tej wyższości mówią pewne statystyki internetowe. Otóż ostatnio na stronie Facebooka Janusz Statystyk pojawiła się statystyka, taka dość ciekawa, według której Stal Jasień jest 4. zespołem, jeśli chodzi o rozgrywki B-klasowe. Czy trener przykłada taką miarę do takich statystyk, czy po prostu traktuje to tylko z przymrużeniem oka? No, raczej z przymrużeniem oka. Natomiast w tych statystykach dowiedziałem się wczoraj po meczu z Trampkarzami, który rozegraliśmy w Żarach. I muszę powiedzieć, że muszę zajrzeć do statystyki i już z samej ciekawości, chęci i ambicji sprawdzić, co musimy zrobić, żeby w tej statystyce zająć pierwsze miejsce. A prowadzi tylko, dopowiem, wieczysta druga Kraków. Jeśli chodzi jeszcze o dzisiejsze spotkanie, panie trenerze, no z przyczyn niezależnych od nas wszystkich zabrakło dzisiaj kibiców, ale pewnie to zwycięstwo możemy dedykować im. No ja bym dedykował nie tylko to zwycięstwo, tylko całą tą rundę kibicom, bo pamiętam te mecze, które rozpoczynaliśmy na początku sezonu na stadionie jasieńskim i pamiętam liczbę tych kibiców, widziałem duże zainteresowanie tym, co robimy. Na dzień dzisiejszy chciałbym powiedzieć, że praca bardzo mocno ruszyła, grupy młodzieżowe bardzo się rozbudowały. Muszę pochwalić drużynę Trampkarzy, gdzie mają komplet zwycięstw i mają w bramkach 105 strzelonych do 5 straconych. Także to wszystko, co robimy, to oprócz tego, żeby mogli rozwijać się nasi zawodnicy, to przede wszystkim dla kibiców Stali Jasień. Także ja jako trener tą rundę kibicom dedykuję. Oczywiście osobno jeszcze pewnie podsumujemy tą rundę w jakimś osobnym wywiadzie. No i tak na koniec, no, życzę oczywiście powodzenia w nowej rundzie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłej rundzie. A ja nie dziękuję, żeby nie zapeszać, i wszystkich Państwa zapraszam na mecze, które już odbędą się w nowej rundzie na wiosnę w 2021 roku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.